bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Wydział mechaniczny. Wyjeżdżają za granicę i pływają w liniach zagranicznych, no ale czasami zdarza się, że napadają na nich piraci. Znowu niedawno napadli na jakiś statek. Także nie jest to za przyjemne i muszę powiedzieć, że nie ma się czego martwić. Fajnie, że zostałeś aktorem. Przynajmniej nie masz problemów z piratami. Po debiucie w życiu rodzinnym Krzysztofa Zanussiego posypały się propozycje filmowe. W tym samym roku, co Zanussiego, zagrałeś w Agencie numer 1. Iwanowa Szajnowicza, polskiego pochodzenia agenta brytyjskiego wywiadu w Grecji. Dostałeś także angaż do serialu Janusza Morgensterna w Kolumbowie, gdzie zagrałeś rolę Siwego. To była twoja pierwsza duża rola filmowa? Pierwsza duża rola filmowa, pierwsza duża odpowiedzialność i wielka przygoda. Młodzi ludzie, nie wiem, może byśmy też tacy byli, kompletnie się nie interesują tym, co znaczy życie przyszłe, co znaczą wybory, co znaczy odpowiedzialność, która na nich na pewno będzie spoczywała i na to wszystko, co ich spotka. Jakby człowiek był młody, mądry i by posłuchał tego, co mówią starsi, to by wielu, wielu błędów nie popełnił. Ja kiedyś koledze jednemu mówiłem, jaki rower ma kupić, bo nie miał żadnego, a ja już przeszedłem ten etap. I ja mówię, stary, ja już po wszystkich sklepach jeździłem, wszystkie katalogi obejrzałem i proponuję ci rama aluminiowa, weź od razu, będzie lżejsza. Przerzutkę wysłał Shimano, taką i taką. Wszystko mu powiedziałem. I on tak patrzył na mnie jak na idiotę. Mówi, stary, ty tak się nie wymądzaj, stary, nie udawaj, że ty tak wszystko wiesz. Ja i tak wiem, co mam kupić. Ja mówię, stary, no, chcę ci pomóc, no, posłuchaj mnie, to nie będziesz robił tych ruchów i błędów, które ja zrobiłem. Oczywiście mnie nie posłuchał.
po roku przyszedł, mówi, miałeś rację, kupiłem trzy rowery niedobre, w końcu skończyło się na tym, co mówiłeś. No ale widać, każdy musi przejść swoją drogę i popełnić swoje błędy. Gro zdjęć tego filmu powstało w Dworku w Pobliskiej. Gdzie było to? Pogorzeli. Pogorzeli, tak. Pogorzeli. I te nenuchary, to już troszkę dalej, bo niedaleko Siedlec, graliśmy w Niewodzie. Dobrze mówię? Wodzenia. Wodzenie. Wodzenie. Ja teraz wiedziałem, że coś z wodą, że Wodzenie, wody nie, i Wodynie, i Wodynie, że bez wody. No właśnie, i tam graliśmy te sceny nerwów. Muszę Państwu powiedzieć, że pojechałem tam po latach, nie tak dawno, powstawał film dokumentalny mówiący o ważnych scenach filmu powojennego, takich istotnych, które przeszły do historii. Ta scena niewątpliwie do historii przeszła, nawet otrzymała tytuł najbardziej romantycznej sceny polskiego filmu powojennego. No i myśmy tam pojechali, żebym ja powspominał i popatrzył, jak to kiedyś było. Wysiedliśmy koło tych stawów. Myślę sobie, kurde, gdzie to było? Wtedy były takie szubarki, małe krzaczki. Ja patrzę, a tu zarośnięte dookoła wielkimi dębami jakieś wielkie drzewa, małe te takie stawiki. Oczywiście o nenufarach tam to już dawno zapomnieli. Myślę sobie, gdzie to było, kurczę? Oni mówią, no chyba tu. To niech pan wskaże to miejsce. Ja mówię, no ale to znaczy, dobrze, ja wskażę, to znaczy, to było tam. To znaczy, nie, chyba jednak wydaje mi się, że tam. No i nie mogłem się zdecydować, bo nie byłem w stanie tego poznać w ogóle. No, minęło 40 lat. To jest kawał czasu. Może nawet trochę więcej. Więc czas robi swoje, mi się wydaje, że było to niedawno. Niedawno, ale właściwie cały czas mam kontakt z Jerzym Amczakiem, reżyserem tego filmu. Kochanym, wspaniałym naszym takim ojcem, jakby, który nas przytulał, kochał i motywował do działania. Ale to takie trochę, wie pan, tam mało grania jest, bo ja tam nic nie mówię, bo to ja. To ja nie wiem, czy ja to powinienem grać. A mówi, synku, ty zagraj to, co ja ci powiem, żebyś zagrał, a resztę zostaw to mnie. Zobaczysz, będziesz jedną z ważniejszych grup w tym filmie. Dzięki.
powiedz, przecie ja cię nie wydam. Ach, moja droga, moja droga. We więźniu siedziałam. We więźniu? Tak, 7 lat we więźniu. O, na Boga Świętego, to za coś ty tam trafiła? Przecie ty taka dobra kobieta. I za coś ty tam trafiła? Wstydzę, za co? Za kurę. Jak to za kurę? To co z tą kurą zrobiła? A, ci powiem taką prawdę. Stado kur wypuściłam. Jedna ci do ogródka taka i dziobała i grzebała. Leściowo wygrzebała. O, mój Boże, to już jakiś z nią zrobiła porządek, to ci było ją dobrze taką zrobiła. Pani kochana, już na drugi raz to trochę tych gurmanów mniej, jak do doktora się przychodzi. No proszę się wybierać, proszę. Wola Boga, najpierw się pani kochana wybierać. Wymyślił. Pani kochana. O, ale nie pomogło, bo nie na ten ząb poleciało. Zamiast od razu powiedzieć ten ząb, to i ja bym się ucieszyła, bo bym lutnęła tego kawałka. A tak to po co tych gurmanów tyle na zakładała i nie rozbiera się. Dzięki ci, bo jak na jutro znów przyjdę, znów nie będzie bolał. Kogo boli ząb? Kogo boli ząb? Kogo boli? Widzów, ja też mam ten problem, bo wszędzie mnie pokazują palcem, o,
Ramka w ciemno. Czy to jest coś takiego, że czujemy się my, aktorzy, trochę zaszufladkowani, jak widzowie nas tożsamiają wyłącznie z jedną postacią? To zależy z jaką postacią. Jeżeli się gra pozytywną postać, osobę sprawiedliwą, nawet jeśli troszkę swarliwą i krzykliwą, to jednak ogólnie w wyrazie pozytywną, to bardzo jest przyjemnie. Bo jaki okropny jest dźwięk przez ten mikrofon. O, coś poprawiłam sobie. Nie, bardzo dobrze. Nie, ale bardzo dobrze jest teraz. Bo dostaliśmy teraz odsłuch. No to fajnie. Tyle czasu zmarnowanego. Ale do tej pory nas nie zdychać. No dobrze, dobrze. Pani Marta, rozmawialiśmy o postaciach przede wszystkim telewizyjnych, filmowych. A ja może taki drobny quiz przeprowadzę. Czy jest na widowni ktokolwiek, kto zna jakąś wielką rolę radiową pani Marty Lipińskiej? Kocham panią też. Tak. Pani Marto, to wielka przygoda radiowa. Tak. Prawie jest o tyle fajniej, że nie trzeba się w kostium ubierać. Tak jest. Nie trzeba się na pamięć uczyć. Wie pan, jaka to jest ulga. I po prostu też nie do powtórzenia jest coś takiego, co się tak udało, jak kocham pana, panie Słupku. Tak samo jak uważam, że nie do powtórzenia jest robienie dalszych odcinków Rancha, mimo że byli tacy chętni, którzy chcieli się podszyć trochę pod autorstwo Grębowicza i dalej to kontynuować. Z tym, że dowiedziałam się ostatnio, że istnieje parę odcinków napisanych jeszcze przed śmiercią przez Grębowicza z pomocą różnych współpracowników i oni ewentualnie chcieliby to robić. No ale nie wiem, czy to się uda, nie wiem, czy one są dobre, musiałabym to przeczytać. Uważam, że jakoś to się zamknęło w takiej całości. Przecież ja do tego waszego Mińska kochanego przez 10 lat przyjeżdżałam. Przez 10 roków, które poświęcałam temu serialowi. Tutaj przyjeżdżaliśmy do Jeruzala naszego pięknego i kręciliśmy. Także nie wiem, czy to, co jest jeszcze, co zostało, te 6 odcinków, czy to by sprostało właśnie temu, co myśmy już zrobili. Możemy mieć nadzieję, pani Marto, że... Może tak. Jeżeli Andrzej Grębowicz do tego przykłada swoją utalentowaną rękę... Ale już chorą bardzo, więc też tak. To trzeba brać pod uwagę. No ale to jednak przede wszystkim było wszystko w głowie. Natomiast musimy państwu zdradzić taką może tajemnicę, że serial był wymyślony tylko początkowo na 4 sezony. I tylko 4 sezony miały być kręcone. Nawet 4 sezon kończył się odcinkiem, kiedy bohaterowie ławeczki żegnają się z publicznością. Ale takie było pragnienie widzów, żeby dalej to pisali, robić. Tak. Pisali ludzie listy i rzeczywiście autorzy ulegli. Bo najpierw we dwóch pisali, pan Grębowicz z panem Niemczukiem, potem się jakoś rozstali, ale to nie sprawiło, nie było żadnej konfliktowej sytuacji. Nie. Więc po prostu pisali dalej i bardzo dobrze pisali. Ja uważam, że to jest tak dobrze napisane i tak ugruntowane w naszej rzeczywistości. To nie jest jakaś taka landrynkowa seria, nie wiem, takich seriali, no nie wiem, takich jak niektóre. Tak, bo są takie seriale, gdzie zawieszenie akcji, na przykład ktoś wychodzi do toalety i jest pytanie, wychyla się z toalety, przepraszam, czy mogę użyć tego czerwonego ręcznika, czy niebieskiego? I w następnym odcinku, którego ręcznika użyje Jerzy? To są takie problemy, a tutaj rzeczywiście zawsze było o czymś i aktorzy mieli co grać. Tak. No, świetny materiał literacki. Tak. Proszę państwa, jeżeli teraz prezes Kurski jest bardzo szczęśliwy, kiedy jakieś duże wydarzenie sportowe ogląda w jego stacji 1,7 mln widzów, to proszę sobie wyobrazić, jakie byśmy mieli szczęście, kiedy byśmy dochodzili do 7 milionów, kiedy by odcinek się pojawiał w niedzielę. Więc naprawdę po prostu
niewiele osób może konkurować. Pani Marta, ale te 7 milionów to jeszcze nie wszystko, bo przecież publiczność ogląda to na okrągło w powtórkę. Tak jest. Powtórka. Też mają dobrą oglądalność. Już nie oczywiście 7 milionów, ale naprawdę, jak powiedzieli w tym TVP seriale, że żyją z rancha. Czy jest jeszcze coś, co chciałaby pani szczególnie wspomnieć tutaj przy tym spotkaniu z publicznością? Ja wszystko szczególnie. Coś, o co nie zdążyłem zapytać. Wszystko szczególnie wspominam. Ja wspominam to bardzo dobrze. Mimo wysiłku, mimo tego, że właściwie przez te 10 lat bardzo sporo część swego urlopu od teatru, bo jestem głównie jednak aktorką teatralną i jestem na etacie w teatrze i zobowiązana jestem przez cały rok do grania w teatrze. Sporą część swego urlopu oddawałam filmowi, ale takiemu serialowi nie można żałować i się chętnie zawsze oddaje tę część. Pani Marta Lipińska, Michałowa z serialu Rancho. Nie śmiałem tutaj wchodzić na scenę, ponieważ w Rancho grałem tylko troszkę. I żeby było ciekawiej, w tym filmie nie grałem w Jeruzalem, czyli Wilkowyja, ale o czym Marta nie powiedziała i Jacek też nie wspomniał, że bardzo dużo zdjęć było kręconych w Warszawie, w studio na Chełmskim. No i tam miałem okazję nakręcić taki odcinek, który był zatytułowany Wiatr w żagle. A chodziło o to, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że wtedy nasz znakomity bohater filmu startował na senatora. Strasznie mi tu odsłuch jeździ, nie wiem, czy to tak specjalnie. Cały czas! Go mam, raz nie mam. Cały czas tutaj. O, teraz jest lepiej. Startował na senatora i tam była taka rada, żeby jak nie będzie wiedział, co ma powiedzieć, to żeby po prostu wychodził. I wtedy takie było niedomówienie. Myśmy te sceny kręcili na Chełmskiej. Opowiadam o tym dlatego, proszę Państwa, że ponieważ to też był taki gorący okres polityczny, który był polityczny, to już było parę lat temu. I myśmy sobie tam pozwolili na taką pewną improwizację, chociaż tekstowo mieliśmy oczywiście tekst napisany, ale ta debata w pewnym momencie przerodziła się w to, co teraz ostatnio Państwo mają okazję obserwować w telewizji. Ja przez dzień piosenkę zawiem, oszalałem. Gwiazdy dziwne nie biorą za myśl, ile ja. Głosem żaby na scenie pokrzyczę, dwie sylaby. Dwie sylaby, tylko wtedy włączę się mikrofon, żeby wyciągnąć mocniej, mocniej. Albo ręce w górę. Stadion klaszy mną się zachwyca. Cały świat. No tak to wygląda. A jak zespół gra na żywo, to jest trochę inaczej. Kiedyś to się pisało takie troszkę inne piosenki. Przede wszystkim one były o czymś. I na dodatek trzeba było je umieć zaśpiewać. Na przykład pan Czesław takie piosenki pisał. Pamiętacie Państwo? No ale ten świat niestety jest dziwny.
I dzisiaj się gra plastikowe piosenki. Znaczy same się grają w playbacku, a my jedziemy na żywo, tak jak na często.